Witam serdecznie na kolejnym odcinku mojego testowania. Dzisiaj może tak troszeczkę na opak. Wpierw może powiem, co będzie dokładnie testowane. Salsa Verde na filmie z MLS Knockout wytłumaczyłem całą sytuację, więc tam zapraszam do obejrzenia, jeśli ktoś jest ciekawy, o co chodzi tutaj z MLS-ami. I tutaj dzisiaj właśnie na testy zaprosiłem, tak nietypowo dosyć, ale zaprosiłem swojego brata. Brat ma na imię Piotr, tak też do niego będę się zwracał. Żadnej ksywki nie posiadasz? Nie, raczej nie. Od razu wspomnę, że jak chodzi o nośnik, na którym będziemy testować Salsa Verde, to będzie to przygotowany przez Ciebie obiad. MLS Salsa Verde, no jest to wariacja, czy wariacja, jest to sos typu Verde, który już mieliśmy na nieistniejącym CHP okazję próbować tego typu sosy. Ja również sam prywatnie miałem okazję też próbować tego typu sosy, więc będę mógł sobie na pewno porównać wrażenia z innymi sosami tego typu. No niby gęsty, ale leje się. Jak chodzi o jego skład, tutaj za ostrość odpowiada w sumie papryka jalapeno świeża. No nie powinno to dziwić, bo klimaty salsy właśnie verde, nie ma to być ostre, ma to smakować charakterystycznie. To myślę, że możemy przejść do zapachu. Tutaj go wstrząsam i przy okazji tutaj Wam powiem tylko, że no punktację wydam tylko ja. Na koniec filmu będę tylko ja mówił o swojej punktacji, ale tutaj też Piotr spróbuje wydać jakieś swoje oceny, no skali ostrości nie, no, nie wyda, ponieważ no w ostrości ty raczej generalnie nie gustujesz, prawda? No, a jakieś papryczki jalapeno to max powiedziałbym, ale ostatnio to już w ogóle nic. No czuć trochę tym octem. No i w sumie właśnie czuję po prostu trochę jalapeno. Tutaj jest, że głównym nośnikiem jest miechunka pomidorowa, cokolwiek to znaczy. No to właśnie, no to się w ogóle nic nie przebija, nie? No powiedziałbym, że po prostu takie lekko ostowate jalapeno. Bardziej kojarzyłbym go z jakimś bardziej naturalnym właśnie wyrobem niż jakieś keczupy czy coś, które mają na przykład silniejszy tak. Zapach po prostu, bo są tam jeszcze jakieś wzmacniacze, dodatki, coś takiego, a no tutaj rzeczywiście trzeba, ja spodziewałem się, że właśnie będzie jakiś taki, że trochę mnie odstraszy po prostu, jak nawet powącham, to że tak trochę poczuję tak ten pieprz w nosie, a tutaj no jakby trzeba się w ogóle mocno powąchać, żeby powiedziałbym w ogóle to poczuć. Taki bardzo, mam wrażenie, taki ziemisty zapach, tak mi się kojarzy z czymś, z jakimś warzywem wyciągniętym z ziemi dopiero co. Jest też tutaj ten, no typowy dla tego typu sosu kwas w zapachu. No kwas, zapach, który zwiastuje kwas. Jest tyle ocet, jest tyle ten ocet, o którym tutaj właśnie Piotr wspomniał. No zapachy nie jest, opisywanie zapachu nie jest moją mocną stroną, jak sami widzieliście tutaj nawet Piotr tutaj to o wiele lepiej zrobił. To widzimy się za chwilę w takim razie już z pierwszym nośnikiem, to będzie twój no, posiłek w twoim wydaniu. Za chwilę tutaj już powinien być przed nami na stole. Zostańcie z nami. Okej, okay, no to jesteśmy z powrotem tutaj razem z daniem, które tutaj Piotrek przygotował. Może te, powiesz tylko kilka słów, co to właściwie jest? No, są po prostu polędwiczki z kurczaka, mamy tu makaron, cukinię i trochę groszku. To w sumie tyle. I to chyba polane jeszcze tą oliwą z oliwek. Myślałem, masz pomyślane oliwą. To może dawać też jeszcze jakiś tam smak, a poza tym... Okej. Idziemy, biorę sobie na łychę. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pokażę Wam. Tutaj. O, w tym czasie możesz sobie nalać, oczywiście. Już sobie polejesz, to tylko ten pokaż tam na boczną kamerę. Spróbuj pokazać, jak Ci to wyszło. Ile tego jest. Smacznego. Smacznego. Chyba trafiłem na jej kawałek właśnie. Teraz zjem bezpośrednio kawałek, gdzie widzę, że ona jest. Tylko taką leciuteńką mikropikantność poczułem, jakby trochę tego kwasku. Dodaję takiej, jakby trochę nawet limonkowej świeżości. No, ledwo czuję na razie. Oczywiście sobie zdaję sprawę, że tutaj pewnie sam twórca MLS, pewnie jak widzi, z czym my go jemy, to możliwe, że załamuje ręce, bo raczej z daniami rybnymi było polecane, pamiętam, między innymi, żeby go próbować. A chodziło tylko o to, żeby pokazać właśnie, jak to tutaj tworzysz, no nie? Bo... Nie jest to szczyt moich możliwości, ale... No o, właśnie, widzicie, no nie? A to jest... dla mnie zrobić coś takiego, to byłoby o Boże. Jemy, jemy i chyba już go zgubiliśmy troszeczkę w tym daniu. Gdzieś na ten sos jednak przepadł w tym. Ja też prawie nie czuję. Jednak taka wartość, no wartość jednej wieleczki, jak zawsze jest stosowana na testach,
nie na CHP była i u mnie też jest stosowana, dalej jest to kontynuowane, to takich sosów typowo smakowych to się jednak nie sprawdza do końca. Ja teraz zaczynam coś czuć. Jakby jest lekki, ale się przebija, powiedziałbym, na korzyść. Okej, dobrze. No to myślę, że co? Od razu możemy się wziąć za test pełnej łychy i nałożymy sobie tyle na każdy wedle własnego uznania. O, wedle własnego uznania chciałem powiedzieć. Ja o takiej ilości. Oły, wiesz, gruda, wyszła gruda. Proszę, tak się to prezentuje. Ta gruda to Piotra oczywiście. 3, 4. Dużo takich pesteczek jakby. To jest ten kwasek taki, ale bardziej jakby limonkowy nawet. Ja się nawet czułem jakby wyraźnie to jalapeno. No w sensie minimalnie po prostu było czuć tą limonkę przy tym jalapeniu. Taka przyjemnie kwaskowa ta salsa. No jak chodzi o ostrość, to ja powiem tyle, że chyba bym ją ocenił na kilkaset SHU. Niech będzie 300 SHU. Ty jak ostrość byś opisał ze swojej perspektywy? Ciężko powiedzieć, bo nigdy nie próbowałem niczego ostrego też w tej formie, że na łyżce, nie? Nigdy nie jadę jak keczupu nawet pikantnego czy coś, ale no taka minimalna, nie? W sensie wydaje mi się, że jak właśnie na tą ilość, to nawet właśnie jakbym zjadł jakąś, nie wiem, ostrą tam, nie wiem, zjadł jakąś musztardę, powiedzmy tam, nie wiem, sarebską czy coś, to myślę, że nawet chyba mogło być porównywalne, czy nie aż tak? Wydaje mi się, że według mnie to bardziej musztarda może być nawet kapeczkę mocniejsza, mi się wydaje nawet. No mówię, że właśnie ciężko mi powiedzieć, no bo nie próbowałem w ten sposób nigdy. No teraz czuję minimalnie jakieś ciepło w ustach. Powiedziałbym, że najadałem jakieś tam ostrzejsze, nie wiem, sosy w kebabach czy coś, nie? A, no. Które nie powinny być ostre. Słuchając ciebie, tak bardzo wzbudziłeś moją wyobraźnię, że w sumie wrażenia tej ostrości to najbardziej bym przyrównał nawet jakichś ostrych chipsów, więc nawet ja się mocno zastanawiam, czy to moje 300 SHU nawet nie jest zawyżone, ale na razie będę się tego trzymał. Tym bardziej, że on ma w sobie coś, kurczę, jak teraz o tym mówię, ma coś w sobie z chipsów. Myślę, że będzie ostrzejszy chociaż trochę? Kapkę ostrzejszy faktycznie, ale bardziej myślałem, że będzie jednak bardziej wyczuwalny z tego dania. Nawet mimo tego, że to była jedna łyżeczka. Mało mi się nawet przebijał właśnie w tym daniu, ale w tych miejscach, gdzie widziałem, że on tam właśnie był, że jeszcze jest i chociaż trochę się przebijał, no to powiedziałbym, że na plus, nie? No wszystko. Zwłaszcza, że danie takie bym powiedział, no... Ja często robię właśnie jakieś takie mdłe rzeczy, że tam nie mam, no ostrego właśnie nigdy nic nie ma. Rzadko w sumie jakieś sosy robię, więc przez to te dania są takie suche, nie? No i powiedziałbym, że w takim daniu to coś takiego na plus. No myślę, że to jest smak fajny, właśnie taki jest trochę kwasu, jest trochę tej limonki. Jak się już go je, to jest dosyć wyrazisty. Jest dosyć wyrazisty, bezpośrednio z łychy był wyraźnie wyczuwalny. Okej, no to w takim razie to już wcześniej omawialiśmy sobie zapach za kadrem, no i tutaj ja dałem ocenę 4. Ty jaką ocenę dałeś? No też 4, bo jakby nie ma nic do zarzucenia, ale może powinien na 5, to powinno być coś, że jest no piątka, mało jakieś, nie? 5 to powinno być coś już takiego właśnie wybitnego bardzo. Oj, 5 to nie wiem, czy chyba za czasów CHP bodajże tylko 2 sosy dostały. Za smak jeszcze nie mamy nawet ocen wydanych. 4 nam, no bo to jest przyjemny sos. Jak ktoś lubi takie kwaskowe rzeczy, to naprawdę jest to dobra rzecz. Ja też myślę, że właśnie 4, bo ciężko mi go porównywać do czegokolwiek w sumie, bo właśnie no i mało z tych rzeczy, ale jakby był smaczny, więc no po prostu myślę, że to taka 4. No to myślę, że już będziemy się żegnać w takim razie. Do zobaczenia na kolejnych moich filmach. See ya!